Blisko 45% prac przy budowie obwodnicy Wałbrzycha zostało już wykonanych, informuje wykonawca inwestycji firma Budimex. Codziennie na placu budowy pracuje 250 osób i 100 jednostek sprzętu. Budimex rozpoczął prace związane z układaniem pierwszych warstw nawierzchni asfaltowej na 6-kilometrowej obwodnicy Wałbrzycha. Prowadzone aktualnie budowy dotyczą odcinka testowego długości kilkuset metrów w północnej części obwodnicy. Dużym wyzwaniem, jak informuje wiceprezes zarządu Budimex USA Artur Popko, są podziemne kolizje ze starą infrastrukturą górniczą i mediami miejskimi nieujętymi w dokumentacji projektowej. Inwestycja jest zaawansowana już w blisko 45%. Na budowie każdego dnia pracuje ponad 250 osób. Spółka realizuje prace przy obiektach inżynieryjnych. Najbardziej zaawansowane są te przy węźle Żeromskiego. Prace nawierzchniowe będą trwały do końca roku. Układanie nawierzchni, warstwy wiążącej i ścieralnej to ważny etap budowy, pokazujący zaawansowanie prac. Wartość inwestycji to 250 milionów netto. Planowany termin zakończenia budowy to czerwiec 2021 roku.